No, cześć, w tym materiale przedstawię Ci, dlaczego prawdopodobnie Twoja strategia tradingowa czy też spekulacyjna nie działa. Ja wiem, brzmi to dosyć kuriozalnie, no bo po pierwsze, skąd mam wiedzieć, z jakiej strategii korzystasz? No a po drugie, jak mam jeszcze podać ku temu sensowne powody dlaczego właśnie ona nie działa. Natomiast mam nadzieję, że powody, które podam w tym materiale, będą na tyle uniwersalne, że trafią do szerokiego grona spekulantów i każdy z moich szanownych widzów znajdzie w tym materiale po prostu coś dla siebie. Moi drodzy, to, że widzicie tutaj wykres nie oznacza, że uważam, że analiza techniczna jest w jakikolwiek sposób lepsza niż cokolwiek innego. I w drugą stronę nie uważam, że analiza fundamentalna może być lepsza na przykład niż analiza techniczna. Uważam, że, jeżeli coś komuś działa, to po prostu mu działa. I dwoje kłócących się spekulantów ze sobą, która strategia jest lepsza, to nie ma, taka sytuacja nie ma kompletnie sensu. Dlatego, że to właśnie ich ingerencja w tą strategię powoduje, że to w ogóle ma prawo działać. I moi drodzy, nieco kontrowersyjna opinia, i zapnijcie teraz pasy, bo może być wam ciężko, ale to, że wy patrzycie na ten wykres, nie oznacza, że jest tutaj cokolwiek wartościowego. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, musicie to przetrawić. Ok, jeszcze raz. To, że wy patrzycie na ten wykres, nie sprawia, że wy jesteście jedyną osobą, która patrzy na ten wykres. Na ten wykres w tym samym momencie, na przykład tego australijskiego dolara na dolara, może patrzeć kilka milionów innych ludzi. I mam nadzieję, że to jasno powoduje i przedstawia Wam dosyć, w dosyć sensowny sposób to, że nie ma na tym wykresie kompletnie nic. Kompletnie nic, co samo w sobie pozwoli Wam zarobić na rynku. Oczywiście, nic, co tutaj mówię, to nie jest żadna porada inwestycyjna i tak dalej. To są po prostu fakty. Bo gdyby tak było, gdyby można było znaleźć tutaj na wykresie, nie wiem, jakąkolwiek najmniejszą rzecz, która ma sens niż inna, większy sens niż inna i można by było ją zapisać zero-jedynkowo na zasadzie, jeżeli wydarza się to, to wtedy to. No, to mielibyśmy boty, które osiągają ogromne rezultaty na rynku, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takich nie ma. Przynajmniej ja o takich nie wiem. Nie znam jeszcze kogoś, kto miałby bota bezobsługowego, który zarabia na wolnym rynku cały czas i jest tak naprawdę bankomatem. Jeżeli coś takiego masz, you know, call me, z chęcią coś takiego przyjmę. Natomiast większość osób no, zdaje sobie raczej sprawę z tego, że to tak nie działa. I jedyną rzeczą. Która tak naprawdę jest w stanie poruszyć tym tą wyceną, jest informacja od tej osoby konkretnej, która tą ceną jest w stanie poruszyć. Natomiast zakładając, że ani ja, ani wy nie macie wujka w banku centralnym, który zadzwoni wam i powie: Słuchaj, w poniedziałek dolar wystrzeli, bo X, i nie jesteście nielegalnie insider traderami i nie robicie tak zwanego, właśnie insider tradingu, no to. Nie znajdziemy tutaj nic innego niż tak naprawdę same informacje, które widzą miliony innych ludzi. I pozostaje nam tylko i wyłącznie spekulacja. Co za tym idzie, no należycie niestety do grona osób, które będą wróżyć w przyszłości. Co za tym idzie, bardzo często będą się mylić, a jak się nie pomylą, to na tydzień wszyscy będą na nich patrzeć i mówić, kurde, jak ty to potrafisz na tej giełdzie takie rzeczy robić, ty będziesz mówić, no was słuchaj, wiesz co, co Ferwali gap tam break of structure. Słuchaj tu wiesz, setki godzin nauki, za tydzień znowu przepieczycie i nikt nie będzie się wami interesował. Um, moi drodzy, sens po prostu jest w tym, że. Strategia spekulacyjna, strategia tradingowa dla każdego z nas może być czymś innym. Dla jednej osoby będzie to na przykład to, że po prostu dolar od dłuższego czasu spada i kiedyś musi się odbić. Dla innej osoby będzie to, że krowa na pastwisku zrobiła taką kupę, a nie inną. Dla innej osoby będzie to, że wiatr w Suwałkach jest dzisiaj taki, a nie inny, albo ciśnienie wynosi tyle, a nie tyle hektopaskali. Dla kogoś będzie to, że księżyc dzisiaj wygląda trochę podejrzanie, chyba dolar spadnie, albo na przykład to, że słońce dzisiaj trafiło na Twarz w taki, a nie inny sposób. Dla innych osób może być również na przykład to, że wstaną ze złym humorem, albo na przykład wstaną i wypierdolą się pyskiem na ziemię. Tych powodów, dlaczego. Możesz wejść na rynek, jest bardzo dużo. Również może być bardzo dużo w samej analizie technicznej. Możesz na przykład być fanem Fair Value Gapów i uważać, że na przykład taki, a nie inny Fair Value Gap ma największy sens, właśnie z niego będziesz shortował, co okaże się akurat w tym wypadku zyskowne. No i później będziesz myślał: tak, to właśnie ten. Ten moment spowodował, że ja już potrafię zarabiać na rynku. Będziesz widział ten obrazek w swojej głowie, ten właśnie, ten, ten ułamek tego wykresu, i będziesz szukał po prostu cały czas takiej samej sytuacji. Niestety ona nigdy się nie wydarzy. Dlaczego? Dlatego, że każdy dzień na wolnym rynku jest inny. Niestety. I żadna strategia. Sama w sobie żadna przesłanka, niezależnie czy jest to ten order, czy ten fair value gap, czy będzie to, nie wiem, jakiś, jakikolwiek order block, którego będziesz sobie, sobie widział. Na przykład, nie wiem, ten order block, który ma miejsce tutaj, tak. Liquidity sweep, który ma miejsce tutaj, zebranie tej płynności, tak naprawdę, moi drodzy, tak. Tutaj break of structure, jakiś tam retest, ten fair value gap będzie dla ciebie interesujący i polecimy w górę. I ty wtedy to zobaczysz. I wtedy będzie miało to sens. Czy coś będzie może wyglądać w taki sam sposób. Następnego dnia, za tydzień? No nie, dlatego że rynek nigdy nie jest taki sam. Może mieć rzeczy podobne, ale tylko i wyłącznie to, że ty na nie patrzysz, że ty jesteś elementem tej całej układanki, ma sens. Teraz wiele osób pewnie pomyśli sobie, ty powinieneś zacząć brać leki, a nie nagrywać materiały na YouTubie, bo w jaki sposób ja mam mieć tu jakiś sens. Tak rzadko słyszymy coś takiego, nie? że to właśnie. To właśnie ty, a nie żadna złota strategia na rynku jesteś najważniejszy, i twoje podejście psychologiczne. No ale moi drodzy, tak jest. Jeżeli zakładamy, że nic, co jest, nie, ma, nie jesteśmy w stanie niczego zapisać zero-jedynkowo, co by miało po prostu sens na wolnym rynku, co byś, bylibyśmy w stanie zaprogramować i zarabiałoby za nas, a jednak jakimś cudem są spekulanci, którzy osiągają fajne wyniki, no to z jakiej przyczyny. Innej niż to, że po prostu oni są w tym najistotniejsi, mogą te wyniki osiągać. To jest jedyna kwestia w tym wypadku. I to, że Twoja strategia nie działa, nie znaczy, że to jest problem w strategii. To znaczy, że to jest problem w tobie. Bo strategia może być tak prosta jak sam fair value gap. Ta strategia może być tak prosta, jak na przykład zebranie high sesji azjatyckiej i polecenie w drugą stronę. Ta strategia może być tak prosta i tak. Intuicyjna dla ciebie, jeżeli po prostu będziesz trzymał się swoich własnych zasad, i to ty będziesz w tym momencie patrzył na tą konkretną sytuację, bo to Twoja ekspozycja na rynek powoduje, że ta strategia będzie miała coraz większy sens. To, że ty będziesz miał, nie wiem, jakiegoś journala w takiej czy innej formie, w którym będziesz zapisywał, dobra, dzisiaj widziałem coś takiego i coś takiego, dzisiaj widziałem na przykład, że właśnie zebraliśmy. High, tutaj sesji azjatyckiej. Trafiliśmy do jakiegoś miejsca. Wszedłem w shorta w miarę pewnie, short się udał, ale na przykład wszedłem w taki dziwny sposób. Powinienem nieco bardziej poczekać. Analiza, samoanaliza swoich błędów w tym wypadku po ekspozycji konkretnej na rynek powoduje, że ty samemu sobie w pewien sposób dopracowywujesz tą strategię względem siebie. Nie ma idealnej strategii. Nie ma strategii ze stuprocentową skutecznością. Nawet jeżeli dopracujesz ją idealnie pod siebie, to nadal będziesz się mylił. Będziesz się mylił coraz rzadziej, dlatego że masz ją coraz bardziej dopracowaną, ale nadal nie zmienisz faktu, że prawdopodobieństwo na rynku jest i prawdopodobieństwo na rynku zawsze będzie. Jeżeli zakładamy, że nie masz wujka z grubym wąsem w banku centralnym, który ci zadzwoni i powie, co się wydarzy, no to niestety ale nie masz innej opcji niż po prostu zakładać, że już wchodząc w konkretną pozycję na rynku, masz prawo dostać w tyłek i masz prawo te pieniądze stracić. Moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę, że jak zawsze zresztą powtarzam w materiałach, te wszystkie rzeczy mogą dla wielu brzmieć jak totalne truizmy. Zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele z was, osób, które nawet mnie ogląda, ogląda te materiały, mimo że już spekulują nawet i 10 lat na rynku, ale ogląda, bo lubi, lubią posłuchać, jak ktoś nie wiem, robi z siebie tutaj pajaca w internecie i tak dalej. Natomiast. Warto o tym pamiętać, nawet jeżeli jesteśmy już długie, długie lata na rynku, to każdego dnia warto sobie przypominać, że ten dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy i możesz zrobić wszystko. Ale tak całkiem serio, ten dzisiejszy dzień naprawdę będzie wyjątkowy. Ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy dzień no, będzie indywidualny, będzie jedyny w swoim rodzaju i tak też. Powinno być wasze, takie powinno być też wasze podejście. My jako ludziki w pewnym sensie i nasza ekspozycja na rynek. To jest najlepsza strategia, jaka Wam się przytrafiła. To, że Wy jesteście w stanie poczuć to, co się wydarza, że widzicie nawet na tym wykresie tą konkretną rzecz i macie z tyłu głowy po tym roku ekspozycji na rynek to, że wtedy, jak się wydarzyło coś takiego, to czułem się w taki sposób i w taki zareagowałem w taki sposób, i mi się to udało, będzie powodować, że będziecie coraz pewniejsi, będzie powodować, że będziecie podejmować coraz lepsze decyzje. Ale samo to, że wy sobie nakreślicie linię wsparcia, linię trendu jakąś tutaj, tak? Oczywiście nie jestem specjalistą w, w liniach trendu, więc proszę nie traktować tego jako jakiś poradnik, nie oznacza, że to, że akurat jak ten któryś raz rzeczywiście ta linia trendu się przełamie i ktoś na przykład wejdzie na, na tym liteście, i, i akurat zarobi, nie oznacza, że następnym razem też na 100% tak będzie. Ale te informacje, które idą za tym, że ty podjąłeś wtedy taką decyzję, w twoim wypadku są najistotniejsze. Dlatego, moi drodzy, journaling, 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 znajdźcie mi spekulanta, tradera, który nie w jakikolwiek sposób jest skuteczny, ale nie zapisuje swoich tradeów, nie zapisuje swoich procesów decyzyjnych, czy to w formie live'ów, czy to w formie czegoś innego. Nie rozliczają się przed samym sobą. Nie ma takich. Przynajmniej ja takich nie znam. Ale wydaje mi się, że skuteczny spekulant to zawsze taki spekulant, który świadomie podchodzi do swoich decyzji i analizuje samego siebie. Bo gdyby taki nie był, to cały czas po prostu, no niestety, ale podejmowałby decyzje, które prowadziłyby do bardzo dużych strat. Moi drodzy, to będzie na tyle w tym materiale, bo 11 minut to jest już naprawdę dużo mojego gadania. Więc podsumowując to wszystko w jedną ładną paczuszkę, z którą Was żegnam na koniec z prezencikiem od x -Praya. Wasza strategia tradingowa najprawdopodobniej nie działa, dlatego że Wy nie działacie. Dlatego, że Wy nie poświęciliście odpowiednią ilość czasu ekspozycji na rynek, nie przejrzeliście odpowiedniej ilości scenariuszy na rynku, żeby dopasować tą strategię do swoich emocji, do swojego sposobu spostrzegania wyceny i rynku. I tylko i wyłącznie za pośrednictwem świadomej ekspozycji na rynku jesteście w stanie osiągnąć, moim zdaniem, skromnym jakiekolwiek rezultaty. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. jo.